Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie, w nowym Vlogmasie. Zapraszam na w sumie popołudnie ze mną, ponieważ ja już wróciłam z pracy, stoję, nie, chyba nie widzicie, stoję pod Lidlem, bo wiecie co, wczoraj tak stwierdziłam, że kupię kilka rzeczy i mam moją absolutnie najmniejszą torebkę na ziemniaki, to jest Elisabetta Frankie, i mam torbę płócienną. Stwierdziłam, że kupię kilka rzeczy, niczego takiego nie potrzebuję, więc nie będę brała dużych toreb. No ale napisałam dzisiaj tak do Krzyśka, że czy potrzebujesz czegoś ze sklepu spożywczego. Słuchajcie, mam taką listę. Taką mi listę zafanzolił, że się nie zmieszczę do tego. W każdym razie dzisiaj będą się działy rzeczy fajne, dlatego że będziemy sobie gotować rozgrzewającą zupę. Słuchajcie, ostatnio mi się przypomniało, że kiedyś, jak byłam w górach, jadłam przepyszną, rozgrzewającą zupę z łososia. Z łososiem. Nie będę udawać, że będę odtwarzać jej smak, bo ja nie pamiętam do końca, co tam było. Pamiętam, że był łosoś, że ona była zabielona, że był na pewno koperek, dużo koperku. I wydaje mi się, że tam był por, no bo co innego, zielone albo seler naciowy, ale nie por, bo to wtedy to bardziej mi pasuje. Więc generalnie dzisiaj będzie improwizowana, rozgrzewająca zupa z łososiem, skoro grudzień to ryby. Ja mówiłam Wam, że mam pociąg do tłustych ryb ostatnio. I właśnie mam ochotę na taką rozgrzewającą zupę. Na zewnątrz jest pogoda taka no szara cały dzień, padał śnieg z deszczem, więc myślę, że taka zupka będzie fajnym rozwiązaniem. Natomiast właśnie najpierw zakupy spożywcze miały być małe, a wyszło jak zwykle, więc lecę szybko do Lidla, no i widzimy się w domu, zrobimy sobie haul zakupowy i słuchajcie, dzisiaj bardzo bym chciała, czas najwyższy, wyjąć świąteczne kubki. Zdecydowanie chciałabym wyjąć świąteczne kubki, żeby wypić sobie wieczorną, rozgrzewającą herbatę w takim świątecznym kubasie, więc zapraszam Was serdecznie na Vlogmaska. Zmyk! Okej, siwym już święta. Piękna jest, tylko wiecie co? Dopiero jak to niosłam, to ta juta strasznie śmierdzi, więc będę musiała to postawić gdzieś daleko. Ale piękna ta choineczka, 16,99. Troszeczkę się sypie ze śniegu, ale mam nadzieję, że dostarczę ją całą do domu. No i tak, zakupy zrobione. Jestem, moi drodzy, z zakupami. Po pierwsze, druga choinka w tym domu tej zimy. Zakupy spożywcze. Nie wiem, co mną miotało. Poczekajcie, może tylko trochę... O, chyba lepiej. Nie wiem, co mną miotało, ale opiłam się w biurze kawy. Musiałam sobie kupić jakiegoś batonika i zjeść, bo mi już, wiecie, było za bardzo. Zaczynamy zakupy spożywcze. Food haul, czas start. Zaczniemy od nowości dla mnie, które będą mi niedługo potrzebne. I to są mini batoniki z nerkowców. Jeden to smak sernik waniliowy, a drugi smak to muffin jagodowy. Tak wyglądają. Nie znam tego zupełnie. Skład na przykład tutaj orzechy nerkowca 40%, 27% rodzynki, pasta daktylowa, orzechy nerkowca prażone i 0,5% mielona ekstrahowana, laska wanilii i naturalny aromat. Jeden batonik ma 76 kalorii, a tutaj ten ma 74. Kupiłam ściereczki do kurzu, bo wiecie co? Mamy po prostu resztkę, a one się fajnie sprawdzają. W Lidlu są dwa rodzaje. Są z takim zamknięciem plastikowym i są takie bez tego. Te super fajnie trzymają świeżość i wilgotność. Co Ty chcesz się pokazać, tak? Tego pieska to dzisiaj nie kupiłam, ale on też chciał się pokazać, że on bierze udział we Vlogmasie, a matka tak jakby o nim zapominała, prawda? Opowiedz może, jak Ci dzisiaj dzień minął, a nie jakiś haul matka opowiada, a Ty nic nie widzisz, tak? Zobacz, no to kupiłam jedną cukinię, no nie? To ojciec chciał, tutaj nie wiem do czego. Drugą cukinię kupiłam, podobna jest, inna, ale podobna. Marchewki kupiłam, a ty marcheweczki lubisz. Marcheweczki będą do naszej zupy z łososia. O, pora kupiłam, proszę ja ciebie. Por ci się podoba. Nie wiem teraz dla kogo bardziej ten haul, czy dla Mariuszka, czy dla was. Musicie mi wybaczyć. Majonez. No lubimy majonez. Śmietanę małą. W ogóle uważam, że powinny być jeszcze mniejsze śmietany. Takie pół tego. I słuchajcie. Kupiłam, dobra, stawaj tutaj. Kupiłam sos arabiata, ale nie dla samego sosu. Czy wy to widzicie? Robson tu jest, więc jak jest Robson, to ja to biorę. I tu słuchajcie, mam 6 passat pomidorowych, dlatego że w ogóle Mutti nie było. Były wyprzedane, pusta półka była w miejscu, gdzie było Mutti. Więc wziąłam takie jakieś różne. To jest jedna siatka, czekaj, zejdź rybeczko. O, a druga siatka, no weź ogonek. Druga siatka, to Krzysztof sobie zażyczył 6 papryk. Nie pytajcie. Natomiast mamy tutaj 6 papryk, proszę państwa. Mamy jajka, bo wiecie co, ostatnio jakoś nam poszły szybko. Mamy sałatę lodową, bo nadal mamy fazę na sałatę lodową. Poza tym ona dodaje tak chrupkości. Mamy jednego pomidora, bo potrzebuję do pewnego dania. I wiecie co, ostatnio pokończyło nam się trochę herbat i kupiłam napar. Ja wam pokazywałam, że teraz mamy taki napar, zimowy napar owocowy. Ja myślałam, że to jest, wiecie, zimą w całej sprzedaży. W ogóle tego u mnie nie było. Więc kupiłam coś takiego. Napar owocowy z maliną. Myślę, że też będzie spoko. Wygląda jak napar. I drugą herbatę, jaką kupiłam, to już taka w torebkach, wiecie, żeby w kubku szybko, nie w dzbanku. Herbatka owocowa Biofix. Malina z lipą. Premium. Herbatka owocowa. I tu patrzyłam, że jest fajny skład, bo słuchajcie, tutaj jest składniki. Kocica przyszła. Składniki: owoce maliny 35%, kwiat lipy 22%, kwiat hibiskusa, owoce aronii, aromat naturalny. Więc myślę, że spoko. A poczekajcie, bo ja zupę podróżę wam zapomniałam. Kupiłam pomidorki i powiem wam, że te soczyste i słodki tu jest, ale one się w Lidlu nazywają tam na tych cenówkach jakoś pomidorowe trio czy coś takiego. I one są w 3 kolorach. I przyznam wam szczerze, że kupiłam je ostatnio. Właśnie widzę, że Krzysztof zjadł. Mają smak pomidora. Tylko pamiętamy, pomidorów nie chowamy do lodówki i one naprawdę mają smak pomidora. Jak na tą porę roku. One chyba 16 zł kosztują, ale wiecie co, stwierdziłam, że nie, ja nie będę kupować tych takich małych pomidorków, takich tak jakby szklance, bo one są tańsze, ale tam w ogóle nie ma smaku pomidora. I ja wiem, że to nie jest sezon na pomidory, natomiast nie lubię pomidory. Takie chusteczki odświeżające warto mieć w torebce, w samochodzie, wiecie jak jest. I one niestety szybko wysychają. Dobrze, że ich jest tu mało, trzeba je szybko zużywać, jak się już otworzy. Mam cebulę. Słuchajcie, to jest nowość, w sensie dla mnie to jest nowość. Ja nigdy tego nie widziałam. Dajcie znać, czy u was w Lidlu są. I to słuchajcie, nie jest cebula czerwona, to się nazywało cebula różowa. Jestem ciekawa, jaka będzie w środku, ale nie widziałam ich wcześniej. Krzysiek chciał i po prostu wzięłam też więcej. Tutaj mamy łososia atlantyckiego. Będziemy właśnie dzisiaj robić zupę z niego. Wzięłam ziemniaki, bo wydaje mi się, że fajnie będzie ją zagęścić ziemniakami. I 2 cytrynki do herbatek. Jak wchodź już na rączki, tak? 2 cytrynki do herbatek i to mój cały haul spożywczy. 207 zł. Szczerze wam powiem, że nie wiem za co. Ale już nawet o tym nie rozmawiajmy, prawda? To jest zbyt bolesny temat. Mariuszko, powiedz, jak ci dzień minął bez mamy, co? Fajnie było czy nie fajnie? Wiesz, że jak matka zje zupę, to będziemy wychodzić? Czy on nie jest uroczy, tak sobie siedzi ładnie, taka surykatka mała. O. No. Rozpakowujemy zakupy. Ty się stresujesz akurat. I widzimy się potem. Także zakupy z Lidla poczynione. O, wiem! Później jak sobie wyciągniemy te świąteczne kubki i umyjemy świąteczne kubki, to sobie odpalimy herbatkę nową. To jest dobry pomysł. Także idę wymieszać zupę, żeby zaraz nie było tak, że nie mam obiadu. Widzimy się później. Kochani, ja już wskoczyłam w bluzę St. Morris. Może kiedyś dane mi będzie tam być i w dżinsy. I nurkuję do szafy, dlatego że tam mam kubki świąteczne. Powiem wam, że jestem po spacerze z Mariuszem. Nie wiem, prawie 2 godziny spacerowaliśmy. I na koniec obydwoje chcieliśmy wracać już do domu. I on i ja po prostu zrobiło się jakoś tak bardzo chłodno, tak? Właśnie taki przeszywający wiatr, że przestało być przyjemnie na tym spacerze. I mam ochotę na herbatę. Stwierdziłam, że zanim wstawię czajnik, to znajdę właśnie wszystkie świąteczne kubki. Mówię znajdę, dlatego że ja mam je w jednym miejscu, ale mam poowijane ozdobami świątecznymi. A na ozdoby świąteczne ja chcę mieć, wiecie, trochę więcej przestrzeni w głowie, więc wyjmiemy sobie dzisiaj te kubki. Ja chcę je umyć i właśnie zaparzyć herbatkę. I ja już mam pomysł, w którym kubku, ale może jeszcze o jakimś zapomniałam i może jakiś inny do mnie bardziej zawoła, ale tak, kubki świąteczne, czas start. Stoicie na łóżku, ale chcę wam coś powiedzieć. Niestety to nie będą moje wszystkie kubki świąteczne, dlatego że przypomniało mi się, że w tamtym roku, już po świętach albo praktycznie w Wigilię, poleciałyśmy z mamą do Biedronki i były właśnie już wtedy przecenione rzeczy z takiej kolekcji. I ja wam je pokazywałam, że je kupiłam i my kupiliśmy wtedy 3 kubki. I ja chyba mam taką większą choinkę, a mama mniejszą i jakoś tak... I my zapomnieliśmy, bo piliśmy wtedy w tych kubkach i zapomnieliśmy tych 2 naszych zabrać od mamy. I ja mówiłam, a dobra, przy okazji odbierzemy. I słuchajcie, vlogmas, ja nie mam tych kubków. Na szczęście niebawem się widzę z mamą, więc jakby wiecie, nic straconego. Natomiast nie pokażę wam dzisiaj zupełnie wszystkich kubków, jakie mam. I teraz taki mały disclaimer, teraz taki mały. W tamtym roku kupiłam 2 przepiękne kubki z Pepco. I... kupiłam czerwony, nie wiem czy aparat to pokaże, jest absolutnie przepiękny, z takim złotym uchem, z taką tutaj złotą obwolutą, są piękne. Tylko wiecie co, my trochę za późno zobaczyliśmy, że jest ich zakaz mycia w zmywarce, no jak w mikrofali to wiadomo. I mieliśmy taki czerwony i biały i my ten biały nadal mamy. Ale on jest cały obdarty, on jest cały... no on już nie jest świąteczny, ten jeszcze jest świąteczny, więc z niego będę korzystać. Ale wiecie co, przyznam wam szczerze, że nie mam więcej kubków z Pepco świątecznych i raczej mieć nie będę, dlatego że bardzo mnie to jakoś tak ubodło, bo mam też takie inne i niby... z Biedronki nawet, że też się nie nadają do zmywarki, a są całoroczne i pierzemy je w zmywarce i wyglądają o wiele lepiej. Więc dajcie znać, jeśli wy macie kubki z Pepco z takim właśnie złotym, jak to się u was trzyma, bo kubki z Pepco są bardzo ładne. Natomiast no ja z jakości nie jestem zadowolona. I teraz tak... pokażę wam kubek, o którym ja myślałam, że się w nim dzisiaj napiję herbaty. I słuchajcie, to jest w ogóle mój ever pierwszy kubek wiosenny. Wiosenny, tak. Świąteczny. Ja go kupiłam, jak zamieszkałam sama. I pamiętam, wtedy Instagram raczkował i dziewczyny pokazywały śliczne, świąteczne, znaczy śliczne na tamte czasy, świąteczne kubki. I ja byłam wtedy w Społem i pamiętam, że kupiłam sobie taki kubek. Wróciłam do domu i, bo ja wtedy byłam fanką zielonej herbaty, teraz mnie po zielonej herbacie boli głowa, więc rzadko ją piję. Ja piłam cały czas tą zieloną herbatę właśnie w tym kubku. Mam do niego ogromny sentyment i pomimo tego, że on jest w kształcie, w którym ja nie wybieram takich kształtów już teraz, bo mi się z tego niewygodnie pije, ale on jest jakiś, wiecie co, taki duży, że mi się z niego dobrze pije i właśnie zawsze jakąś taką... to zabrzmi głupio teraz, jasną herbatę w nim piję. I właśnie dzisiaj może tą malinę z lipą się w nim napiję, tej maliny z lipą spróbujemy. I to jest jakiś perfect style. Słuchajcie, ten kubek ma 10 lat. I ze wszystkich świątecznych, jakie mam, to jest chyba mój ulubiony, dlatego że to był mój pierwszy kubek świąteczny ever. Czekajcie, mama odpisała, czy ma te kubki. Mama napisała, straszne i ty o kubkach pamiętasz? Tragedia się dzieje. Dobra. I teraz lecimy kolejno. To są kubki, które dostaliśmy z Krzyśkiem od mamy. Ja oczywiście biały, bo dla mnie kubek musi mieć biały środek. I wszystkie moje świąteczne kubki mają białe środki. A większość z nich jest prezentami, więc bliscy dobrze mnie znają. Albo tak mi się trafiło. I to są chyba kubki z Biedronki, tak jak mówimy, je dostaliśmy od mamy. Krzysiek dostał czerwony, taki sweterkowy. O, nie wiem, czy aparat to pokaże. On jest taki ala sweterkowy. Może na białym będzie lepiej widać? Czy widać? O, widzicie? On jest taki sweterkowy. Są bardzo duże i my właśnie lubimy sobie po jakimś spacerze, jeszcze najlepiej z sokiem malinowym, taką dużą herbatę zapodać. I podoba mi się to, że one są inne, ale że to jest komplet. I właśnie jak pijemy zieloną, zimową herbatę, to razem w tych dużych kubkach. Teraz pokażę wam kubek, który byłby najpiękniejszym kubkiem, ale jestem na niego obrażona, dlatego że to były nasze pierwsze wspólne święta z Krzyśkiem i dostałam od niego absolutnie najprzepiękniejsze kubki w alpaki. Mówię kubki, dlatego że tutaj jest kubek lama, a ciemny zielony właśnie w kolorze mojej bluzy był kubek lam. To były naprawdę najpiękniejsze kubki. One są z TK Maxa, z marki jakiejś Happy Holidays. Nie wiem, czy to marka. I są absolutnie, były oba absolutnie przepiękne. I słuchajcie, ten, wiecie, my wtedy piliśmy razem, my wszystko wtedy razem robiliśmy, no i razem piliśmy też herbaty zimowe. I ja nalewałam wrzątek do tego kubka i do tego zielonego i tamten zielony pękł tak, nie tak, że tam zaczął przeciekać, tylko tak całkowicie pękł. I mi było tak przykro, bo one były w takim fajnym pudełku do przechowywania, takie solidne. Nie wiem, czy mówiłam, że to były z TK Maxa kubki, że to ten jest z TK Maxa i jest przepiękny, ale przez to, że tamten wybuch, to ja jak po niego sięgam, to słuchajcie, dmucham na zimne, bo się po prostu obawiam. Boże, saga o kubkach, ale wiecie, że ja mam fisia na punkcie kubków, więc w sumie nikogo chyba to nie zaskoczy, nie? Kolejny kubek, to jest kubek od Karoliny, który uwielbiam. Jest szary, co jest w sumie chyba rzadkie, jeśli chodzi o świąteczne kubki. I ten kubek jest Homely i wydaje mi się, że to jest ten, do którego ja dostałam tarkę i takie mieszadełko i taką srebrną nakładkę, żeby wzorki jakieś wysypywać, na przykład z cynamonu. I słuchajcie, ja korzystam i z tej tarki, i z tego mieszadełka, na przykład, żeby sos jakoś wymieszać na szybko. Ale uwielbiam ten kubek, on ma w ogóle najdziwniejszy, znaczy zupełnie inny kształt, każdy z nich ma inny kształt, ze wszystkich. I on chyba jest największy. I on jest bezpieczny w mikrofali, we wszystkim. I wiecie, co ja w nim lubię pić? Zdziwicie się, ale naprawdę. Lubię w nim pić rozpuszczalną kawę z mlekiem. Rzadko to robię, ale ten kubek się do tego idealnie nadaje. Ale też ja go lubię, jak zależy mi na tym, wiecie, tu jest większa powierzchnia, żeby herbata szybko ostygła. I właśnie sięgam wtedy po ten kubek. No on też jest spory, jest dużych rozmiarów. I jest w takie przepiękne misie, to my z Karoliną. Tylko nie wiem, które dokładnie, no bo raczej nie na łyżwach. Może ten śpiący to Karolina. No może to też nie my koniecznie. A to ja, podjadająca coś to ja. Nie, on prezent trzyma. Ale śliczne są i takie ptaszki. I fajna kolorystyka, bo totalnie, no niby nie świąteczna, ale przez to, że ma tą czerwień, to jest taka fajna. Kubek, który jest bardzo niepozorny, a bardzo go polubiłam. To też jest kubek z Home and You i jego miałam w kalendarzu adwentowym od Krzysztofa. I słuchajcie, tu jest Very Merry napis, ciemna zieleń, pasuje mi do bluzy teraz. Ten kubek nie jest moim zdaniem jakiś najpiękniejszy, ale uwielbiam go. Wiecie dlaczego? Dlatego, że on ma normalny kształt i ma normalną wielkość, bo zwróćcie uwagę, że mój kolejny najmniejszy kubek to jest ten i to już jest trochę takie wiaderko, natomiast ten właśnie jest, jak robię sobie mocną herbatę albo coś, wiecie, że chcę na szybko wypić, to faktycznie to jest jedyny kubek normalnych rozmiarów, jaki mam. I ostatni, trochę obity i trochę mnie to boli, to jest kubek też z Home and You, też od Krzyśka. To jest taki totalny, wiecie, festive. To są święta. Nie pije się w nim wygodnie. Słabo się go myje, bo on jest w środku też żłobiony. Jest w ogóle taki... W Home and You kiedyś... Znaczy nie wiem jak teraz, bo w sumie nie chodzę. Są takie kubki, kurde, które łatwo obić. I to jest jeden z nich, a weź człowieku nie obij tego na rogach. On się nadaje do picia. Aha, to on się nie nadaje do zmywarki. To głupio wyszło. Dolomit, on ma napis. W każdym razie to jest, wiecie, kubek do zdjęć, kubek do nagrywek, taki... Ja nigdy nie miałam wcześniej takiego kubka, a bardzo mi się podobały takie kubki. I ja też z niego korzystam, ale... Zobaczcie, to nie jest najporęczniejszy kubek na świecie, ale uważam, że jest piękny. Także mam 2, 4, 6, 8 i u mamy 2 kubki. Napisała, że mi przywiezie, żebym nie panikowała. Więc mam u mamy jeszcze te 2 kubki, 10 kubków świątecznych. Sporo. Myślałam, że mam mniej, ale wcześniej jak robiłam porządki, to mnie to zniechęciło, a teraz bym jakieś przygarnęła, chociaż z drugiej strony, kurczę, no mam wystarczająco dużo kubków świątecznych, też wiecie, nie sprzedam tych, które mam, bo wszystkie lubię i mam naprawdę do każdego z nich sentyment i mi się super kojarzy, no ale ja tak mam z kubkami. Od razu wyjęłam ten talerzyk, żeby właśnie wam pokazać. Pamiętam, że one były na minus 40% w Biedronce wtedy, bo one ogólnie to była chora cena, jak wiecie, za Biedronkę, a to jest jakaś florina? Chyba tak. No ale to wiecie, będzie fajne na pierniczki albo na mandarynki. Tak wam właśnie chciałam pokazać, bo tak wyglądały te kubki. Ja pamiętam, że ja wam je pokazywałam na Vlogmasie w tamtym roku. Natomiast tych kubków fizycznie nie mam, trochę mnie to boli. No ale damy radę, nie? Nie mamy wyjścia, więc tak wygląda jeszcze gratis talerz. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, ale w ogóle dajcie znać, czy macie świąteczne kubki i jeśli macie, to ile? Tak szczerze, bez zaniżania. Jestem ciekawa. W ogóle kiedyś mi się... W sumie tak było, że co roku jakiś mi przybywał. W tym roku mi raczej nie przybędzie, chyba że dostanę od kogoś. Albo że kupię sobie, nie wiem, w jakimś takim festive klimacie, że będę gdzieś z kimś bliskim i stwierdzę, tak, to jest ten moment, że ja chcę pamiętać z tego miejsca i chcę mieć kubek. Ale tak to nie planuję, wiecie, pójść do Homely czy do Homely, chociaż jakbym poszła, to na bank bym jakiegoś potrzebowała bardzo, ale no zdecydowanie musi mi wystarczyć to, co mam. Teraz idę je sobie na szybko przepłuczę i zrobię sobie herbatę i wiecie co, zrobię sobie w tę herbatę. Niesamowite, że już tyle lat ma ten kubek i już tyle rzeczy się wydarzyło. I mój pierwszy świąteczny kubek ever. Mam chyba to co roku, mówię, ale serio mam do niego sentyment i do każdego z tych kubków. Głupia jestem? Pewnie dla niektórych tak. Serii bardzo potrzebna rzecz. Mariuszku, co przyniesiesz naszym subskrybentkom w tym roku? Że nie widzicie się to. Mariuszku, ale pięknie wyglądasz. Ja uważam, że jesteś glam. Najpiękniejszy Mikołaj, jakiego widziałam. I na pewno istnieje. Zobaczcie, jaką Krzysztof kolację zrobił. My znowu Big Maca jemy. Widziałem jakąś rolkę, wiesz, w internecie. Mac rolkę, to ja polecam. Wspaniały przepis, cudowny. Mac roll bistro. To jest hit, ale dopiero właśnie, znaczy jest późno, dopiero zamknęłam komputer, oddałam się totalnie montażowi, zupełnie zapomniałam w ogóle o tym, że mamy robić jeszcze dzisiaj zupę, ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że tym samym zupę zrobimy sobie jutro, czyli ogłaszam, że jutro też będzie film, od razu mówię wam to oficjalnie, a co sobie będziemy szczędzić. Ja słuchajcie, lecę się myć, lecę spać, nie chcę wam ziewać na wizji, jestem wykończona. Jutro chcę sobie wstać bardzo, bardzo, bardzo wcześnie, żeby przed pracą wybiegać białego, którego teraz wybawiam. Tak właśnie mi Krzysiek pomaga, że dał mu zabawkę i ja się z nim bawię i montuję. Jutro właśnie chcę go wybiegać, później chcę pójść na siłownię, żeby już rozpocząć swój taki roboczy dzień, także mam nadzieję, że się na mnie za to nie gniewacie, że miło spędziliście ze mną ten przedświąteczny czas. Dajcie koniecznie znać, jak to jest u Was z kubkami świątecznymi, bardzo mnie to intryguje. A jeszcze tylko powiem, że ta herbatka z Biofixu bardzo fajna, natomiast ja w ogóle nie wyjmowałam szczura i moim zdaniem jak na taki kubek to troszkę słaba jest. Na mniejszy kubek byłaby, wiecie, taka bardziej aromatyczna, ale ogólnie jest bardzo dobra, nie jest kwaśna, bo czasami te herbaty są tak kwaśne, że koniecznie trzeba dosłodzić. Tutaj oczywiście, że z miodem byłaby lepsza, natomiast bez jest naprawdę ok, fajna. Jutro będziemy testować na pewno ten napar, bo jestem bardzo ciekawa. Tutaj wszystko jest jak najbardziej na tak, także jeśli się zastanawiacie, to spoko, ale nie jest to herbata, z której zrobicie na przykład 2 kubki. Tak mi się wydaje. Dobrze kochani, bardzo Wam dziękuję za obecność w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że dobrze się bawiliście, że się troszeczkę zrelaksowaliście, być może nastroiliście świątecznie. Jestem ciekawa, w jakim Wy momencie teraz jesteście nastrajania się, czy już macie, wiecie, święta w głowie i dekoracje i tak dalej, czy na spokojnie się wdrażacie. No ja tak naprawdę mam tylko choinkę, kupiłam dzisiaj tą małą choinkę, no i nareszcie kubki świąteczne, nie? Więc to już powoli w to wkraczamy. Myślę, że za kilka dni będzie czas na to, żeby przystroić sobie ławę właśnie tym obrusem w kratę. Może wybierzemy się razem na poszukiwania tego wianka na ławę. Zobaczymy, jak to będzie. Nie mam konkretnych planów, nie chcę na siebie narzucać presji, ale na pewno będą jeszcze pojawiały się sukcesywnie kolejne dekoracje świąteczne w naszym mieszkaniu. Także ściskam Was serdecznie, no i do zobaczenia jutro. Jutro już sobie na pewno pogotujemy.